przyzwyczaili nas i które no, liczą na turystów i oczywiście chcą uzyskać jak największy zarobek z przetworzenia turystów, ale myślę, że to jest kwestia do dopracowania, także wszyscy się tego nauczymy. Michał Adamkiewicz, Gdański Zarząd Kruki Zieleni w Gdańsku. Zamykanie, otwieranie płatki, która dzisiaj oficjalnie również zostanie otwarta dla turystów, będzie można nią przechodzić. No i także czego byliśmy świadkami przed chwilą, w sumie dosyć niebezpiecznej sytuacji, kiedy podczas opuszczania się płatki właśnie przepływał jeden ze statków. Rozmawiał Daniel Stenzel, bardzo dziękuję. Teraz kolejne tematy. 3 dni zawodów, w których udział weźmie ponad 500 osób z 11 państw świata. Chodzi o letnie otwarte Mistrzostwa Polski w pływaniu. W tym roku gospodarzem imprezy jest Warszawa. Zawodnicy walczą o wyjątkowe medale oraz dyplomy w 40 konkurencjach indywidualnych i sztafetowych. Jak zapewniają organizatorzy, to zawody dla każdego. Najstarszy zawodnik ma 96 lat. No jest to przede wszystkim możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, sprawdzenia tej pracy, którą człowiek wkłada. To jest swoje zaparcie. Ja jestem tak systematyczny i od siebie wyegzekuję, co jest słuszne dla zdrowia, że nie ma zmiłuj się. Jest to tylko oderwanie się od rzeczywistości, od pracy. Nasza pasja, coś, co sprawia nam przyjemność. Oczywiście obrobina rywalizacji, jest to coś przyjemnego dla nas, ale oczywiście zawsze chcemy być jak najlepsi, chcemy mieć ten medal, chcemy zrobić życiówkę. To wszystkie informacje teraz, już za chwilę w TVN24 ranking Mazura o godzinie 16:00 w Faktach po południu spotka się z Państwem Joanna Krajewska. Dobrego dnia, do widzenia.